Drogi ojcze dyrektorze, jaki wniosek dopadł ciebie, kiedy zdarzyło ci się być pacjentem w szpitalu? Pacjent z języka angielskiego patient, czyli cierpliwy. To by było dobre, gdyby tylko na tym się skończyło. Na oddział zostałem przyjęty o godzinie 12. Do szpitala się miałem stawić o 9. Ale na oddziale szpitalnym siedziałem do godziny 17, aż się zwolni łóżko. Cierpliwy. Cierpliwy byłem. Patient. Terpi. Ale miałem dzięki temu okazję poczytać sobie liczne ogłoszenia, które tam wiszą. I okazało się, że jest to szpital z certyfikatem bez bólu. Cuda jakieś, cuda. Natomiast muszę powiedzieć, że ten krótki pobyt uzmysłowił mi. I to jest, uwaga, gong, już nie ma człowieka w szpitalu. Znaczy jest, jest dyrektor i menadżer. Tak, nie liczymy się my jako ludzie. My tam jesteśmy do niczego niepotrzebni, wręcz im przeszkadzamy. Ale nie, w pewnym momencie jesteś potrzebny. Tak, jesteśmy katalizatorem, który pozwala rozpocząć reakcję i przeprowadzić reakcję pod tytułem procedura. Najlepiej taka, która jest w miarę dochodowa. A znaczy, no one są dochodowe. I tak bylibyśmy zupełnie zbyteczni, gdyby nie fakt, że procedury można uruchomić dopiero, kiedy się ktoś pojawi ze złamanym nadgarstkiem, ze złamaną kością promieniową, zestawem i tak dalej, i tak dalej. Bez nich procedury uruchomić nie można. Ale naprawdę jesteśmy poza tym zbyteczni. Nie jesteśmy tam ludźmi. Ja do dnia zabiegu nie wiedziałem, jaką będę miał operację wykonaną, przez kogo, jak ta operacja wygląda, na czym polega. Powiedziano mi, że później, że zostały mi wsadzone tam blachy jakieś, tak, i śruby, ale nie wiem, z czego są te blachy. Z tytanu, z konserwy po szprotkach? Po makrelach. To? Nie wiem. Na pytanie, czy to kiedyś mi wyjmą, powiedzieli, to zobaczymy, może wyjmiemy, nie? Nie będę opowiadał, jak wyglądał mój pobyt w szpitalu. Wystarczy, że zostałem zmuszony przez pracowników tejże jednostki do tego, żeby rzucić kilkoma srogimi kurwami w końcu. Rzucał, tak. A nawet straszono mnie, że uważajcie, zostanie wezwana policja, żebym opuścił szpital. Bo nie chciał opuścić szpitala, ponieważ w tym stanie, w którym byłem, nie byłem w stanie logicznie myśleć, a gdzie mówić o chodzeniu, błąkaniu się po mieście, opuszczaniu szpitala. I w pewnym momencie zagrożono ci policją, że wezmą policję? No tego nie wiedziałem, tego się dowiedziałem później, bo skontaktowano się ze wskazaną osobą w karcie medycznej. Dokładnie z mamą, która była w Stargardzie. Tak, i powiedziano, czyli uwaga, uwaga, Stargard od Warszawy oddzielony jest ile? 500 kilometrów? 600. Drogą. Tak. Powiedziano jej, że jeżeli w ciągu 2 godzin nie usuną mnie, nie zabierze mnie ze szpitala, to oni wezmą policję. Ale o tym się dowiedział dopiero po wyjściu, bo gdyby wiedział, to by tam się przypiął, przywiązałby się do łóżka, żeby przyszła policja, tak. Takie jaja. No i wychodząc, zapomniałem o zerwaniu certyfikatu, że szpital bez bólu. Niestety nie można było się doprosić o znieczulenie, kiedy byłem przyszykowany do wyjścia i zadali mi ogromny ból. Natomiast słyszałem, że odprawiam, że robię cyrki, że rodzę chyba, że dresię jakbym rodził, że jestem baba. No, widocznie tak. No cóż. Cóż, jest równouprawnienie, to facet się może drzeć, jak go boli. No właśnie, kamraci. Ale to jest nie jest. Mamy żywca, szczegół. Otwieramy linię, ale za. Natomiast pewna rzecz też z tego pobytu w szpitalu objawiła mi się. Dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, w budynku szpitala Bieleńskiego znajduje się cały oddział, który należy do LuxMedu. Do firmy prywatnej. LuxMed to firma prywatna. LuxMed spółka. Nie oceniamy prywatna. Jej, czy jest dobra, czy zła. Spółką prywatną jest tak. I ta firma dysponuje w tym szpitalu pomieszczeniami i urządzeniami do mamografii, rezonansu, USG, do tomografii, do rentgena,
Tam jeszcze kilka różnych tego typu usług, które mogą oferować, związanych z tymi technologiami. I teraz szpital cokolwiek by nie chciał, na przykład SOR jak mnie przyjmował ze złamaną ręką, wysłał mnie na prześwietlenie. Ale prześwietlenie nie wykonywał specjalista szpitalny, tylko zlecenie na CITO, bo przecież sprawa pilna ze szpitala idzie do LuxMedu. Tak pięknie tam... Parę koziołków robią środki i już lądują na prywatnej kieszeni, na prywatnej kieszeni spółki. To, że lądują na prywatnej kieszeni, to my jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast ta multiplikacja tych kosztów jest fantastyczna. Graniczy z cudem, prawda? O, jest fantastyczna. 2 plus 2 jest ile wtedy? 6. Mhm. Plus 2 marży, czyli 8. Pieniądze zostają, gdzie mają zostać. Tak. Powiem tylko tyle. To jest na pewno kolejna branża, której będzie się trzeba mocno przyjrzeć, a na którą jeszcze nie zerknęliśmy. Ale też natchnęło mnie to do pomyślenia pewnej rzeczy. Pamiętacie film, w którym grał słynny aktor? Przypomnij mi jego nazwisko, Wojtek. No ale który? Jaki film? O jaki film powiedz? Dzisiaj ci mówiłem. Jak się ten aktor dzisiaj mi mówiłeś. Zapomniałem. Ten, Zielarz. Znachor. Znachor. O. Znachor, tak. Znachor. Znachor. Tak. Film pod tytułem Znachor, tak? Binczycki. O, Edward Binczycki w nim grał. I Edward? A jak ma Binczycki? No przestań. Przecież nie Edward, ludzie. Na pewno nie Edward. Jak Binczycki ma nazwisko? Zawsze był Binczyckim na nazwisko, a z imienia? No, Edward, jak mogłeś? Edward, piękne imię. Jerzy! Jerzy Binczycki. Jurek, no widzisz, Jerzy. No. Przepraszam, Jerzy Binczycki. Też zapomniałem, no. On tam odgrywał rolę Znachora, czyli... Kreował rolę Znachora. Odgrywał. Kreował. Dobrze, kreował, bo zrobił to pięknie. Tak. Kreował rolę Znachora. Leczył ludzi za pomocą ziół, które były też zbierane lekarnie. Oczywiście też film pokazywał, że znał się na chirurgii, że doskonale składał kości, poratował wielu ludzi z różnych złamań, skaleczeń, okaleczeń, ale leczył za pomocą ziół. I teraz pomyślmy, czy współczesny lekarz, gdyby znalazł się w sytuacji podobnej, jak wówczas profesor Wilczur. I nie byłoby apteki. Odgrywający Binczyckiego, odgrywany przez Jerzego Binczyckiego, gdyby na przykład został pobity, stracił pamięć i błąkałby się po świecie, czy miałby szansę w ten sposób zafunkcjonować? Otóż nie. Bez apteki? Otóż nie. Bez Big Farmy? Bardzo prostego powodu. W okresie, który opisuje film pod tytułem Znachor, to jest po pierwszej wojnie światowej. Okres międzywojenny, międzywojenny w Polsce. W Polsce. Koniec lat 20. Lekarze byli jeszcze uczeni lecznictwa za pomocą ziół. Terapii ziołami. Leczenia ziołami. Jakie są zioła, do czego służą, w jaki sposób leczyć. I dlatego on mógł, zbierając te zioła, segregując je, pomagać ludziom, leczyć ich, podając zioła. Taki współczesny lekarz, gdyby stracił pamięć i trafił gdzieś na wieś, i próbowałby ludziom pomagać, to nie byłby w stanie, bo co prawda jedyne, co by mu przychodziło na myśl, to nazwy leków gotowych, ale nikt by wam ich nie sprzedał, bo większość z nich jest na receptę. A jak wiecie, Unia Europejska niebawem zabroni ziołolecznictwa, sprzedaży ziół. Tak się ruguje z wiedzy i ze stosowania codziennego ziołolecznictwo, które było podstawą przecież całego systemu medycznego. Większość leków, które współcześnie kupujemy, są pochodnymi zielarstwa. Tylko po prostu wyekstrahowano konkretny składnik danego zioła, który miał wpływ na to lub na coś innego. Produkuje się go w formie bardzo czystej i sprzedaje się go jako produkt albo rafinowany, czysty, albo syntetycznie produkowany. Przecież nawet coś, co stało się pod koniec XX wieku mistrzostwem w leczeniu zatorów. Mistrzostwem w ratowaniu życia ludzkiego. W ratowaniu zakrzepów. Heparyna drobnocząsteczkowa. Tak, ona trafiła do szpitali, była dostępna dzięki temu,
że ktoś ją dokładnie przebadał, wyprodukował wersję syntetyczną i zaczął oferować za ogromne pieniądze. A skąd się wzięła heperyna? Od tysięcy lat produkowały je pijawki lekarskie. Dlatego kiedyś przykładano ludziom pijawki lekarskie. Nie dość, że w organizmie pojawiała się heparyna drobnocząsteczkowa, która wstrzymywała krzepnięcie krwi w odpowiedniej ilości, to jeszcze czasami, kiedy na przykład ludzie mieli mocno pokaleczone ręce, przerwane ciągłość naczyń krwionośnych, to nadmiar po prostu wyciekał z rąk, spijały to pijawki i ratowano kończyny. Dzisiaj do tego wszystkiego potrzebna jest chemia za grube pieniądze. Nie mówię, żeby od niej odchodzić. Nie mówię, żeby odchodzić od medycyny rockefellerowskiej. Ale nie zapominajmy o naturze, bo to ona przez tysiące lat dbała o nasze zdrowie, była wokół nas. Wiele ludzi tego się uczyło, znali, tworzyli. Dobrobyt, Polskę, nas, naród polski. I dzisiaj też powinniśmy mieć do tego prawo. Być sobą.